Witam was serdecznie. Dotarłem do opuszczonego gospodarstwa i znalazłem świetne maszyny. Są tutaj traktory, które wam za chwilkę pokażę. Tak wygląda całe gospodarstwo. Jednak wszystko jest praktycznie już puste, prócz tej stodoły. Zobaczcie sami. Proszę. Opuszczone gospodarstwo w niewielkiej wsi w Niemczech zaszokowało mnie maszynami, jakie znalazłem. Jest to miejsce dla pasjonatów rolniczych maszyn. Znajdują się tutaj trzy traktory w dobrym stanie i wiele narzędzi, których używał były właściciel. Dziś macie możliwość zobaczyć klasyki motoryzacji i liczę na waszą pomoc w identyfikacji tych pięknych traktorów. Jak widać, nieużywany jest od bardzo dawna. Widzę, że po drugiej stronie jest jeszcze jeden. Zaraz go sprawdzimy. Tutaj mamy cały warsztat. Zobaczcie, jak dobrze wyposażony warsztat, mimo to, że jest bardzo stary. Stara wiertarka ręczna. Tutaj mamy Kerschera. Piękne maszyny. Tutaj kolejna maszyna. Zaraz zejdziemy na dół. Zobaczymy. U góry najprawdopodobniej ktoś suszył machorkę, czyli tytoń po prostu. Jednak tego już nikt nie zebrał. Zobaczcie, ten również jest w dobrym stanie. Wejdziemy na górę. Tutaj zegar bardziej czysty. Być może ten traktor był używany jako ostatni.
wygląda trzeci i ostatni traktor. Jest też kilka starych rowerów. Ostatni rzut oka. To by było na tyle z tego miejsca. Mam nadzieję, że podobały Wam się traktory i napiszecie w komentarzach, co to za modele i czy było warto tutaj przychodzić i nagrywać je, czy naprawdę to były dobre maszyny kiedyś. Zapraszam Was za tydzień. Do zobaczenia. Na razie.